Wygląda na to, że chcesz mnie poczęstować jakąś grą planszową. Nie, grać nie będziemy, ale przygotowałem dla ciebie zagadkę. Położyłem jedno ziarenko na pierwszym polu szachownicy. Na planszy, jak wiesz, są 64 pola, i na każdym kolejnym polu podwoiłem liczbę ziarenek. Jak myślisz, ile będzie ziarenek na tym polu? Pozwól, że się chwilę zastanowię. Tu mamy. 1 mnożymy tę ilość razy 2, czyli tu będą dwa ziarenka razy 2, o przepraszam, tu jest 2 razy 1 ziarenek. Na kolejnym polu będzie 2 razy więcej, czyli 2 razy 2. Tutaj znowu będzie 2 razy to. Chyba robi nam się za dużo tych dwójek. Tu będzie 2 razy 2 razy 2. Tu będzie znowu poprzednie pole razy 2, czyli będą pomnożone przez siebie cztery dwójki. Tutaj będzie 5 dwójek pomnożonych przez siebie, tu będzie 6 dwójek pomnożonych przez siebie, tutaj 7 dwójek pomnożonych przez siebie, 8 dwójek pomnożonych przez siebie, 9 dwójek, 10, 11, 12, 13 dwójek. Wszystkie pomnożone. Razem 8192 ziarenka ryżu powinny leżeć na tym jasnym polu. Siedziałem wczoraj do późna i policzyłem. W tym kubku jest 8192 ziarenka ryżu. No dobra, powiedzmy, że tu jest dokładnie tyle. Dokładnie 8192 ziarenka. No to okej. Okay. Co by było, gdybyśmy posunęli się jeszcze o 4 pola? Ile ziarenek byłoby tutaj? 4 pola dalej. Czyli mnożymy razy 2, razy 2 jeszcze raz. Tu znowu razy 2. I jeszcze raz, razy 2. Czyli ta liczba, razy 4, razy 2 to 8, i jeszcze razy 2 16, czyli to będzie jakieś 120-130 tysięcy, tak mniej więcej. Dokładnie 131 72. Proszę bardzo. Widzę, że dużo wolnego czasu miałeś wczoraj. Nie doszliśmy jeszcze do połowy szachownicy, a już mamy całkiem pokaźną ilość ryżu na jednym polu. No dobra, ile będzie tego ryżu na tym ostatnim polu? Żeby do niego dojść, musimy zrobić 63 kroki, czyli będzie 2 razy 2 i tak dalej. Będą. 63 takie dwójki. To chyba będzie duża liczba, nie bardzo wiem nawet jak ją zapisać. Takiej ilości ryżu nie policzyłem, ale to jest ilość wielkości całego masywu Monteverest, taka wielka kupa ryżu. I dałoby radę wykarmić nią 485 bilionów ludzi. No dobra, w takim razie mam pytanie. Dla mnie to trochę kłopotliwe takie zapisywanie tych wszystkich dwójek. Gdyby to ode mnie zależało, to zarządziłbym jakiś sprytny sposób zapisywania takich kosmicznie długich liczb. Dlaczego? Mnie się podoba taki zapis te kropki tutaj, takie puk-puk-puk. I tu nad nawiasem, liczba 63 dla mnie to jest zupełnie zrozumiałe, dla mnie też jest zrozumiałe, ale nie można tego zapisać krócej. Matematycy uwielbiają być skuteczni, są leniwi i wolą wszystko robić i zapisywać krócej. Kto miałby czas na przykład na takie liczenie ryżu? Im krócej, tym lepiej. Można na przykład zapisać to tak. To są 63 dwójki pomnożone przez siebie. Możemy zastąpić układanie ryżu na szachownicy trochę innym schematem. Gdyby tu było jedno ziarenko, to po takim rozwidleniu mamy już dwa. Podwajamy znowu, na kolejnym rozwidleniu i mamy cztery, podobnie jak na szachownicy, tylko w trochę inny sposób jest to przedstawione. Na każdym rozwidleniu takiej patyczkowej konstrukcji jeden patyk zamienia się na dwa. I dalej tak samo. Każdy z tych znowu zamienia się w dwa kolejne. Czyli tu mamy 1, tu mamy 1 razy 2, tu każdy z nich znowu razy 2, czyli już są 4. Na każdym etapie rozgałęziania liczba patyków mnoży się razy 2. Możemy tak rozgałęziać dalej, tak jak to robią drzewa. Zaczyna być widoczne podnoszenie dwójki do potęgi. Tu mamy 1 razy 2, razy 2, razy 2. Czyli 2 do potęgi trzeciej. Kiedy ja widzę dwójkę do jakiejś potęgi, na przykład do potęgi n, to n może być liczbą kroków w stronę korony tego drzewa. Czyli jeden ze sposobów na wyobrażenie sobie takiego działania to rozgałęzianie. Tu mamy takie rozgałęzione drzewo, ale nie do końca, bo tu tylko dochodzi do rozgałęziania czwartego stopnia i nie wszystkie gałęzie się podwajają. Czyli na końcu to już nie jest potęga dwójki. Może raczej czwórki, czyli tu by było bez rozgałęzienia, 4 do potęgi zerowej, nie ma gałęzi. Tu się rozgałęziło raz, czyli mamy 4 do potęgi pierwszej. Tu znowu każda gałąź się rozgałęzia, licząc od dołu mamy tu drugie już rozgałęzienie, czyli to jest 4 do potęgi drugiej. Ta czwórka tutaj to podstawa potęgi. Mówi nam ona o tym, ile nowych gałęzi powstaje z jednej na każdym kolejnym etapie. Tu nie mamy rozgałęzień. Tu mamy jednokrotne rozgałęzienie, tu mamy już dwukrotne rozgałęzienie. Kiedy patrzę na drzewo, które ma tysiące liści, ale całe zaczyna się od jednego pnia, to widzę, że takich poziomów rozgałęziania jest tylko 3 lub 4. I to pokazuje nam potęgę wzrostu wykładniczego, czyli potęgę potęgowania.